Cześć, to znowu ja, Lena. Jeśli chcecie wiedzieć, co się działo dalej, to posłuchajcie. Minęły 2 tygodnie, odkąd pojawiłem się w Karlsruhe. Pastor Benjamin co sobotę wybierał się do winnicy, aby nazrywać świeżych winogron na kolejną porcję wina, które sam robił. Tym razem zabrał ze sobą Maxa i mnie. Mieliśmy pomóc w zbieraniu. Na wozie była sterta pustych koszy, które mieliśmy wypełnić owocami. Zabraliśmy się do roboty, ale słońce tak przyjemnie grzało, że wcale nie chciało mi się zbierać winogron do koszyków, więc więcej z nich lądowało w moim brzuchu. Max, robimy zawody? Kto potrafi zjeść więcej winogron? Jestem pewien, że wygram! Zawołałem do kolegi. Tak myślisz? Odpowiedział Max. Podejmuję wyzwanie, zobaczymy, który z nas da radę wcisnąć w siebie więcej. Winogrona były słodkie i smaczne, a każda kiść jakby mówiła, zjedz mnie. Wkładałem więc do ust kulka za kulką. Niektórych nie zdążyłem nawet dobrze pogryźć, bo przecież czas jedzenia był tu też ważny. Pierwsze dwie kiście zniknęły nawet nie wiem kiedy. Jedzenie trzecie szło mi zdecydowanie wolniej, ale Max właśnie zaczynał czwartą, więc musiałem mocno podgonić, żeby wyprzedzić rywala. W międzyczasie przybiegli do nas Karol i Gustaw, których poznałem w winnicy 2 tygodnie temu i zaczęli nam kibicować. Teraz tym bardziej nie mogłem przegrać, przecież patrzyła na nas widownia. Czwarta kiść wcale nie wydawała mi się już taka pyszna, jak dwie pierwsze. W zasadzie to wcale mi już nie smakowała. Ale Max cały czas jadł, więc nie mogłem się poddać. Do piątej kiści Max w końcu wymiękł, a ja musiałem wcisnąć w siebie jeszcze przynajmniej połowę szóstej, żeby zwyciężyć. Powoli dopychałem kolejne owoce do dawno już pełnego brzucha. W pewnym momencie przez mój żołądek przeszedł przeraźliwy skurcz, jakby ktoś zapiął na nim klamrę. Natychmiast klęknąłem na kolana i skuliłem się z bólu. Auć, jak to boli! Chłopcy patrzyli na mnie jak zahipnotyzowani, a ja pokładałem się na trawniku między kolejnymi rzędami winorośli i wyłem z bólu. W końcu przybiegł zaniepokojony pastor, objął mnie mocno swoim ramieniem i zmartwiony nakazał natychmiastową wizytę lekarską. Oczywiście nie przyznałem się do naszych zawodów, żeby nie robić problemów Maxowi, Karolowi i Gustawowi, ale zapierałem się jak osią, żeby nie jechać do lekarza. Niestety z pastorem nie miałem najmniejszych szans, bo jak coś postanowił, był nieubłagany. Na szczęście lekarz mieszkał niedaleko plebanii, więc zostawiliśmy wszystkie kosze w winnicy i wróciliśmy do Karlsruhe. Oko doktora okazało się tak wprawne i doświadczone, że nawet nie miałem szansy skłamać, że niczego się nie najadłem w nadmiarze. Spojrzał na mnie, nacisnął na brzuch i od razu postawił trafną diagnozę. No dobra, może trochę pomogła mu w tym spora plama i przyklejone pestki od winogrona na mojej koszulce. Chyba ktoś tu zjadł za dużo owoców, co? Zapytał z uśmiechem doktor. To teraz ktoś się pomęczy kilka godzin, aż żołądek sobie z nimi poradzi, a potem wszystko wróci do normy. Zwijając się z bólu, wróciłem na plebanię. Marzyłem tylko, żeby położyć się do łóżka. Niestety pastor miał inny plan. Panowie, zapraszam do stołu. Powiedział stanowczo, no to teraz mi opowiedzcie, co się wydarzyło w winnicy. Chcąc nie chcąc musieliśmy opowiedzieć całą historię zawodów na ilość i czas i przyznać się, że zjedliśmy chyba z wagon winogron. Pastor pokiwał głową i powiedział, tak właśnie kończy się brak wstrzemięźliwości. Wstrzemię, co? Zapytałem zdziwiony. Wstrzemięźliwości, odpowiedział pastor. Wstrzemięźliwość to umiejętność powstrzymania się, rezygnowania z czegoś, umiar. Wam zdecydowanie jej dziś zabrakło. Gdybyście zachowali umiar w jedzeniu i powstrzymali się przed zjedzeniem kolejnej kiści winogron, brzuch nie cierpiałby teraz z bólu. Wstrzemięźliwość to bardzo ważna cecha i dotyczy nie tylko jedzenia. Powinniśmy zachować umiar we wszystkim. Na przykład jeśli nie umiemy zachować umiaru w zabawie, brakuje nam czasu na naukę. Jeśli dorośli nie potrafią zachować umiar w piciu alkoholu, wpadają w uzależnienie od niego. Jeśli dziecko nie potrafi powstrzymać swojego języka, kończy się to zwykle przykrą wymianą zdań z rodzicami. W moich czasach najtrudniejsza jest wstrzemięźliwość od gier komputerowych. Spontanicznie wtrąciłem. Rodzice o to najbardziej denerwują się i uważają, że zbyt dużo czasu poświęcamy na granie.
Widzę, że świetnie rozumiesz, co chciałem powiedzieć, choć nie wiem, co to są gry komputerowe, uśmiechnął się pastor Benjamin. Potem sięgnął do koszyka z winogronami i wyciągnął swoją ulubioną pokazową kiść, na przykładzie której każdego dnia tłumaczył nam inną cechę. Wtedy zobaczyłem, że kiść jest już prawie pusta. Wisiała na niej tylko jedna kulka. Ta kulka to wstrzemięźliwość, powiedział pastor. Co się stanie, jeśli jej zabraknie w naszym życiu? O nie, westchnęłem. Została sucha gałązka, taka brzydka i zupełnie niepodobna do winogrona. Jeśli w naszym życiu brakuje owocu Ducha Świętego, stajemy się jak taka sucha gałązka. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność i łagodność i wstrzemięźliwość to 9 cech, które sprawiają, że stajemy się piękni. One są ozdobą naszego charakteru i naszego postępowania. Ale jeśli nie pielęgnujemy ich w sobie, usychają jak rodzynki, a potem opadają, sprawiając, że mimo ładnego ciała w środku jesteśmy susi, puści, smutni, bez energii, bez radości i uprzejmości dla innych. Jak wolicie wyglądać? Tak czy tak? Zapytał nas pastor, trzymając w lewej dłoni suchą gałązkę, a w prawej świeżą i pełną kiść. A, i jeszcze jedno. Ta dorodna kiść jeszcze mi się na coś przyda, ale suchą gałązkę mogę od razu wrzucić do pieca. Ludzie, którzy są pełni owocu Ducha Świętego, mogą być świetnymi narzędziami w rękach samego Boga. Pomyślcie o tym. Dzięki, że byliście ze mną. A za tydzień Samuel opowie wam ostatnią część tej historii.